Zwężenie penisa charakteryzuje się tym, że jest to zabieg bardzo mało inwazyjny, o bardzo dużej tolerancji, a tym samym przeciwwskazania do tego zabiegu są naprawdę małe, a mianowicie są to wszelkiego rodzaju skazy płytkowe, zaburzenia krzepnięcia, stany po zawałach, udarach mózgu, które wymagają przewlekłego przyjmowania leków przeciwkrzepliwych, a tym samym zmniejszonej krzepliwości krwi, co wiąże się z ryzykiem okołozabiegowym jakiegoś większego krwawienia, czego oczywiście chcielibyśmy uniknąć, ponieważ bezpieczeństwo tego zabiegu, bezpieczeństwo pacjenta jest najważniejsze. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym z mieszaniny lignokainy, adrenaliny, czyli tak zwanego płynu Kleina. Podczas zabiegu pacjent czuje dotyk, pociąganie, natomiast nie powinien czuć bólu. Rozpiętość wieku i zainteresowanie tym zabiegiem między 25 a 40 rokiem życia obserwujemy taki szczyt zainteresowania. Natomiast są też pacjenci po 60, po 70 roku życia, którzy również chcieliby sobie takie zabiegi wykonać. Wiek nie jest na pewno przeciwwskazaniem, raczej choroby współistniejące. I tak jak wspomniałem wcześniej, przyjmowanie przewlekle na przykład akardu czy polokardu jest w jakiś sposób dyskwalifikujące. Poza tym, żeby ogolić miejsca intymne, nie ma specjalnego przygotowania do zabiegu. Nie ma konieczności wprowadzania specjalnej diety. Raczej staramy się oczywiście jak zawsze odżywiać zdrowo, pić dużo płynów. Wstrzemięźliwość seksualna to jest około 7-14 dni. Przez tydzień na pewno chcielibyśmy, aby pacjent odpuścił sobie wszelkiego rodzaju wysiłek fizyczny. Jest to oczywiście też tak zarezerwowane w cudzysłowie dla opcji z liposukcją, gdzie my wykonując ten zabieg liposukcji, oczywiście nie tak obszerny jak w przypadku takiej klasycznej liposukcji, niemniej jednak przy wykonaniu tego zabiegu i tej liposukcji na poczet lipotransferów penisa w jakiś sposób wywołujemy miejscowy stan zapalny w obrębie przedniej ściany jamy brzusznej, skąd pobieramy ten tłuszcz, co wiąże się z tym, że może pacjent odczuwać pewnego rodzaju przemęczenie, przetrenowanie tego brzucha, w związku z czym ten odpoczynek, ten wysiłek fizyczny byłby wskazany przez około 7 dni. Zostawiamy również szwy skórne w miejscu wejścia kaniuli, czyli w miejscu, skąd pobieramy sobie tłuszcz. To są nacięcia dosłownie 2 mm, które goją się bez śladu, natomiast bezpośrednio po zabiegu zostawiamy taki szewek na 4 dni. Po 4 dniach zazwyczaj pacjenci sobie taki szew ściągają sami. Poza tym nie.